i wreszcie gwóźdź sezonu. Przepiękny pałac Wilanowski, jeden z najcenniejszych zabytków architektury w okolicach Warszawy. Wiele lat trwały żmudne prace konserwatorskie finansowane przez państwo i SFOS. Na uroczyste otwarcie przybyli czołowi przedstawiciele partii, Rady Państwa i Rządu oraz Korpus Dyplomatyczny. Dyrektor Muzeum Narodowego, profesor Lorenz, z dumą pokazuje gościom każdy skarb na tym nowym kawałku swego gospodarstwa. A nie brakuje tu prawdziwych skarbów. Jan Sobieski spogląda na renesans świetności swojej siedziby, na sypialnię, zupełnie taką samą jak wtedy, gdy czuły królewski małżonek szedł powiedzieć dobranoc swej uwielbianej królowej Marysieńce. Lubił obrońca Wiednia nie tylko rycerskie uciechy, był także miłośnikiem malarstwa. W kronikach zapiszemy, że tej jesieni Warszawa zrobiła się bogatsza i piękniejsza o Wilanów. Wilanów znamy chyba wszyscy, ale mało kto wie, że już w 1805 roku ówczesny właściciel pałacu, hrabia Stanisław Kostka-Potocki, utworzył w nim jedno z pierwszych muzeów w Polsce. Ten znany polityk, pisarz i mecenas sztuki zgromadził sporo dzieł europejskiego malarstwa i rzemiosła artystycznego. Umieścił w posadzce płytę z napisem „Wszystkim wstęp otwarty” i cieszył się widokiem oglądającej kolekcję publiczności. Według dawnych spisów w kilku salach odtworzono ekspozycję sprzed 180 lat. Nie przyszło łatwo. Zamiast niektórych dzieł zawisły na ścianach ich fotografie. Oryginały ma Muzeum Narodowe. Przed 30 laty wzięło je na przechowanie i uznało za swoje, a teraz uważa sprawę za przedawnioną. Nie ma więc w Wilanowie portretu Potockiego, pędzla Dawida, nie ma obrazów Cranacha ani dzieł z kręgu Tintoretta. Potockiego błąka się tedy po salach, wzdychając nad zubożoną ekspozycją, a sam hrabia pewnie przewraca się w grobowcu.
Nowoczesne miasto przypomina wielką szachownicę, na której postawiono zbyt wiele figur. A w dodatku reguły gry wciąż ulegają zmianom i pionki posuwają się coraz to innymi drogami. Pół biedy, gdyby ich rozmiary pozwalały na taką żonglerkę. Ulice, które zbudowano niegdyś dla pojazdów konnych, muszą wchłonąć dziś ruch samochodowy. Sercem systemu jest sposób przekazywania informacji z poszczególnych skrzyżowań. Czujniki umieszczone pod powierzchnią jezdni rejestrują przejazd każdego pojazdu. Specjalne przekaźniki ślą te informacje do centralnego komputera i oczekują na decyzję. Przypomina to sytuację, w której trzeba wysłuchać 40 ludzi mówiących naraz. Na szczęście to, co dla człowieka byłoby upiornym hałasem informacyjnym, dla komputera jest łagodnym szmerem. Nadchodzi więc czas troski, nie tylko o zatłoczone ulice, ale także o zagubionych kierowców. Wystarczy połączyć się telefonicznie z centralą tego eksperymentalnego systemu i podać dwie informacje, gdzie jesteśmy i dokąd chcemy jechać. Komputer zidentyfikuje na mapie oba punkty i natychmiast zaproponuje kierowcy trzy rozwiązania. Trasę najszybszą, najtańszą lub najkrótszą. Z chwilą, gdy kierowca dokona wyboru, komputer śledzi natężenie ruchu w rejonie podróży i gdy będzie to konieczne, doradzi zmianę trasy. Oblicza równocześnie odległość dla każdego z wariantów i przewidywany czas dotarcia do celu. Masakra! Słyszycie, jak trąbią? Ja pierdzielę, po co my tędy pojechaliśmy? Tu mamy strzałki zielone. Jak będzie zielone i będzie pusto, to nie ma pusto. Nie zmieszczę się, to się nie rusza. To się nie darze. Co straci? Co mam tu zrobić? Czekać. No właśnie. Tu jest miejsce i zielone. Dwa warunki muszą być spełnione. Zielone i miejsce. Nie mam miejsca, bo oni się pomęczają. Bo oni czekają na tramwaj, bo się boją go. Mieszkania na najwyższym piętrze droga prowadzi przez balkon, a na balkon po linie z dachu. Wydłuża się odpowiedź na pytanie, dlaczego mnoży się złodziejski ludek, mimo że nie przybywa okazji, które złodzieja czynią. Ulica przyzwyczaja się do widoków, policja markuje zaangażowanie, handel bardziej kocha remanenty niż stróża nocnego. Niesie się nocami łoskot tłuczonego szkła i w nowe rejony szybuje poczucie zagrożenia. Kto może nie żałuje pieniędzy na żelazo i kraty, które umacniają poczucie bezpieczeństwa już na wszystkich piętrach? Zacieramy w stolicy nie tylko ślady wojny, ale także ślady dowojennej, kapitalistycznej gospodarki. Studzienne, pozbawione słońca podwórka czynszowych kamienic. Karnowate rudery dzielnic robotniczych. Wszystko to musi zniknąć jak najprędzej. A oto nasza socjalistyczna Warszawa. Nowe, jasne domy, radość i słońce, miasto naszych dzieci. Wrzesień jest miesiącem Warszawy. Każdą rocznicę hitlerowskiego najazdu na Polskę stajemy wszyscy do wspólnego wysiłku, pomagając budowniczym zbiórką na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy i pracą naszych rąk. Budujemy nowe szkoły, nowe zakłady przemysłowe, hotele, osiedla mieszkaniowe, parki, kultury i wypoczynku. Budujemy stolicę naszej socjalistycznej ojczyzny.
jakieś imprezę w domu zrobić, powiedzmy, no niestety, ale tej wódki jest za mało. A niech się pani trafi jakiś gość, który naprawdę pani chce go przyjąć i idzie pani na metę, 1000 zł w niedzielę kosztuje butelka wódki, no to jest tragedia przecież.